Patronem medialnym serialu jest Berser Klaps Ekipa. Trzech nierozłącznych rewolwerowców, jak trzy kule w opróżnionym do połowy magazynku rewolwera. Dziki Spejson, mięśnie. Koniokrad Wojtas, koń. Velokit, mózg. Walokidzie, doigrałeś się! Lista twoich przestępstw jest długa, ale żeby nie przedłużać, wymienię tylko te, które udało się udowodnić. Po kolei! Picie alkoholu, a następnie obnażanie się w miejscu publicznym. Walenie i kradzież konia w miejscu publicznym. Znieważenie i próba pozbawienia życia reprezentanta prawa, czyli szeryfa, czyli mnie. Nieudana próba napadu na bank Los Gochos, a także liczne drobne kradzieże, włamania i przestępstwa. Za wszystkie te czyny na mocy nadanej mi władzy przez gubernatora stanu skazuję cię na śmierć przez powieszenie. Egzekucja zostanie przeprowadzona w samo południe, czyli mniej więcej za minutę. Czy chcesz coś powiedzieć przed śmiercią? Tak. Zatem słucham. Ciągnij wory po betonie. Tak myślałem. Przygotować się do egzekucji! Tylko pamiętaj, wszystko musi być zgrane w czasie jak w bordelu u Solaris. Czyli że co? Czyli że co do sekundy. Wieszają Walokida, ty od razu, zanim zdąży się udosić, przestrzelasz linę, ja podjeżdżam na szerszeniu, ładuję walo na siodło i spierdolka galopem w kaktusy. Ty, żeby spowolnić pościg, ostrzeliwujesz ich z ukrycia. Wieczorem spotykamy się w kanionie dupy, kapujesz? No kapuję, kapuję. Czyli wszystko gra. No nie do końca. Jak to? No bo walo już wisi. Co? O kurna, to na co czekasz? Strzelaj! A co tu się wyrabia? Co? Galopem przez ten zabudowany? Stać! Zatrzymać się! Bo będzie mandat! Wija! O kurczę, uciekają bacich! Legia Warszawa! To najlepszy klub! O kurczę, ktoś do nas strzela, chować się! Kto nie wierzy, to chuj, bo ciup! No nareszcie strzały ucichły. Kurczę, ale nas podeszli. Szeryfie, kto to był? Najprawdopodobniej kompanii tego ewolweowca. Kogo? Ewolweowca! Co, ogłuchłeś od tych strzałów? Walokidzie! To jeszcze nie koniec! Zawiśniesz na tej szubienicy, choćbym się miał za przeposeniem zesrać! Co za debil! On chyba specjalnie to zrobił, prawie mnie zastrzelił! Aj, nie przesadzaj, Walu, wszystko dobrze się skończyło! Powinieneś się cieszyć, że uniknęłeś stryczka! Nie, już bym chyba wolał wisieć. Kurwa, jak boli. Spokojnie, zaraz wyciągniemy kulę i do wesela się zagoi. Znam się na tym. Najpierw ćwiarteczka na odwagę. A teraz operacja. I zaczynamy. Ciach! No, kurwa, idioto! No co? Nie to ramię. O cholera, sorry. To przez to whisky. Dobra, poprawka. Ciach! O, i jest Franca. Dziękuję, mordo. Ciu, słyszysz? Coś jakby szop sracz. Nie, to szop pracz. Szop sracz jest tam. No nareszcie, ile można czekać? Widzieliście to? Trochę lipa, co nie? No. I spora nagroda. Nie jeden się połasi. Spora nagroda, mówicie? A gdyby tak? Udy, jelcie ślako zakatki chyc. Udy, twadziel. Przestępcy sają w gacie. Szeryf mnie wypuści, rozwacy. No co, no każdemu się może zdarzyć. Elcie ślako, na jedynkę w miejscu publicznym mógłbym jeszcze przymknąć oko. Ale dwójeczka
To już lekka przesada. Prawo jest po to, żeby je przestrzegać. Jezu, szeryfie, konie srają, raz, dwa, trzy, jakoś do piedla nie idą. Bo za mały piedel mamy. Szeryfie, szeryfie! No co tam? Musi szeryf to zobaczyć. A co tu się wyprawia? Wójtas Mordo czuje, że zaraz będzie przypał. A jak rozpozna, że to my odbiliśmy Walokida? Luz, Mordo nie rozpozna, po to właśnie mamy kamuflaż. Szeryfie, właśnie pojmaliśmy groźnego przestępcę Walokida i dostarczamy go martwego. No i jak głosi list gończy, należy nam się nagroda. Walokida, powiadacie? No faktycznie, martwy. Ale chwila. Czy ja was przypadkiem już gdzieś nie widziałem? Co? Nie no, gdzie? Wydaje się szeryfowi, to przez te kapelusze w nich każdy kowboj wygląda tak samo. No może i tak, dobra, zrzućcie go przed biurem i zapasam do środka po nagrodę. Osiemset, 900 i 1000. Nagroda jest wasza. 1000 zeta, sporo tego. Ale zara, czy ja już gdzieś wcześniej ich nie widziałem? Nie wiem, kurwa, raz, czy przez te kapelusze to każdy kowboj wygląda tak samo. No to ten, dziękuwa i polecamy się na przyszłość i tego. Szeryfie, szeryfie, coś dziwnego jest, zombie. Co takiego? No trup wziął, wstał i teraz ucieka. Kurczę blade, przecież on żyje, czyli to spisek. Nie usadźcie, jesteście aresztowani. Dobra, Steve, otwieraj cele. Elcie ślako, jesteś wolny, tylko radzę ci uważać, bo będę miał cię na oku. A wy oddawać pieniądze i do paki za próbę wyłudzenia nagody. No i tak zwany chuj strzelił przysłowiowe bombki. Dupa! Dupa! Jezus, Payson, możesz już przestać? Ile można godzinę się tak drzesz? To już zaczyna być wkurzające. No właśnie o to chodzi. Ktoś w końcu się wkurwi, że mu spać nie daje. Przyjdzie tu i wściekły rozwali kraty, żeby nam wklepać. Wtedy elegancko wychodzimy. A jak zamiast rozwalać krat, po prostu nas zaszczeli przez okno? O kurna, o tym nie pomyślałem. Nie zaszczeli, nie zaszczeli. No chyba, że mi butelki łyski nie postawicie za ocalenie. Tato? Kto ci powiedział, że mamy kłopoty? Ten sam, co was w mnie wpakował. Sorry, ziomeczki, coś mi się pojebało, za wcześnie wstałem. Dobra, szkoda czasu na gadanie, bo tu zaraz zdechniemy z pragnienia. Wywalajcie kratę i śmigamy do salonu. No jak wywalajcie kratę? No coś pan, panie Wiesiu. Czym? Oj, Wojtuś, Wojtuchna. Co ty nie wiesz, że ja ten budyneczek stawiałem? Droga wolna! Tak złomiarzy powraca, lepszy niż kiedykolwiek wcześniej. Do Wojtasa i Wala dołączają Spacon i Solaris. A przeciwko nim nowi, jeszcze groźniejsi przeciwnicy. Walcz ze złomiarzami w nowych światach. Pokaż, że jesteś kozakiem w trybie survival. Korzystaj z pomocy Psaomena i zupełnie nowych broni masowego rażenia. O Jezu, jaki czat! Od teraz na Androida i iPhone'a! Ostateczny update ataku złomiarzy. Ściągaj, zanim ciebie ściągną.